Dobry wieczór Państwu. Opętania i zniewolenia nie należą do rzadkości. Występują tak jak choroby i mogą dotyczyć nas wszystkich. Otwieranie się na zło, praktykowanie często w nieświadomości konsekwencji prowadzić może w pułapkę. O tym, czym są i jaki mają na nas wpływ, porozmawiamy z niecodziennym gościem Studia Czasu i Przestrzeni, którym jest egzorcysta archidiecezji wrocławskiej ojciec Andrzej Smołka, należący do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Witam ojca. Witam Szczęść Boże. Pana, witam rady słuchaczy internetowych. Tak. W naszej audycji spotykamy się z różnymi gośćmi. Poznajemy ich światopogląd, sposoby działania, rozwijania. Wśród nich, oprócz duchownych kapłanów, są również bioenergoterapeuci, hipnotyzerzy, tarociści, ateiści, czyli wszyscy ci, którzy żyją wśród nas. Czy zgłębianie tematów duchowych w pojęciu szerokim, ale przede wszystkim poznawanie wnętrza tych, którzy żyją wśród nas, również na antenie radia jest czymś nieodpowiednim z punktu widzenia egzorcysty? Nie, dlaczego? Można o wszystkim rozmawiać, choć trochę takie zaszeregowanie, zaskakujące oczywiście, ale postanowiłem jednak odpowiedzieć na pańskie zaproszenie i podzielić się kilkoma spostrzeżeniami. Ja przede wszystkim ojca zaprosiłem z tego względu, że zło, o którym będziemy rozmawiać dzisiaj, dotyczy nas wszystkich. Może się przytrafić każdemu z nas, często nieświadomie wchodząc w różne praktyki, ale na ten temat mało się mówi. I teraz właśnie jak to wygląda z bioenergoterapeutami, hipnotyzerami, tutaj z punktu widzenia egzorcysty, czy praktykowanie takich działań jest złem? Z punktu widzenia chrześcijańskiego, chrześcijan, to jest chodzenie takimi krętymi ścieżkami, gdzieś tam ciemnymi uliczkami. Bóg nam dał przykazanie, jedno z tych przykazań, pierwsze przykazanie brzmi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Natomiast te praktyki w większości, szukanie jakiejś energii, jakichś kosmicznych, jakichś nie wiadomo czego, to jest raczej taka praktyka, no powiedzmy szczerze, pogańska i niechrześcijańska. Są ludzie, którzy mówią, że to jak z natury, no tylko ten, który stworzył tą naturę, ma na imię Bóg. Według Ewangelii rozpoznaje się po owocach, prawda? Jak rozpoznać te dobre czyny od tych złych czynów? Bo przecież święci, ojciec Pio też sprawiali cuda. No oczywiście. To należy do Ewangelii. Ale to jest w imię Boga i w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa. Takie rzeczy święci, nie tylko święci, dokonują do dzisiejszego dnia. Jesteśmy świadkami tego. Nawet ja sam osobiście wielokrotnie widziałem i takie wspaniałe rzeczy. Natomiast to, o czym mówimy, jakieś bioenergoterapie, jakieś jasowictwa, troszeczkę to tak zakrawa właśnie na sprawy, które nie mają nic do czynienia z Bogiem. Ja osobiście też mam swój stosunek taki, czy podejrzliwy, ale troszeczkę taki... To może jeszcze zapytam inaczej. Czy do księdza przychodzą ludzie, którzy korzystali z takich praktyk? No przede wszystkim to są ludzie, którzy gdzieś już tam próbowali. Później na skutek tych wizyt czasami sprawa się pogorszyła jeszcze bardziej, więc szukają wtedy rozwiązania w kościele, w wierze. Jak to się mówi tak po naszemu, jak trwoga, to do Boga. Kim są egzorcyści i czym różnią się od innych duchownych? Niczym. Mam, jak pan widzi, jedną głowę, dwie ręce, dwie nogi i niczym innym specjalnie się nie wyróżniam. Ale nie każdy duchowny może odprawiać egzorcyzmy. Nie każdy też może być profesorem w jakiejś tam uczelni. Nie każdy może być jakimś tam innym kaznodzieją na przykład. Są pewne rzeczy, które przychodzą od naszych przełożonych. Czyni się pewne rzeczy z powodu posłuszeństwa. Niektóre inne rzeczy się czyni z powodu jakichś specjalnych uzdolnień. To są dwie różne rzeczy. Czasami można to połączyć, ale to bardzo rzadko. Czyli egzorcystę ktoś wybiera, czy ktoś czuje powołanie, żeby być do egzorcystą? Nie, to chodzi o wybranie, mianowanie. I w całym kościele biskup
miejsca, tu nasz arcybiskup gołębieski, zamianował mnie do tej posługi tutaj we Wrocławiu. Jak wygląda w pojęciu naszych zmysłów demon? Mamy różnego rodzaju pojęcia, takie wyobrażenia gdzieś tam średniowieczne albo jeszcze wcześniejsze. Maluje się te demony przeważnie czarne, z jakimiś kopytami, ogonami, rogami, atrybutami na przykład jakieś zwierzęcymi albo jakieś rogi na przykład, które mają wyobrażać jakąś moc, coś straszyć. Przerysowane ludzi. Wręcz, tak? Oczywiście. Natomiast to są duchy, które nie mają ciała, czyli nie mają jakiejś formy takiej, przynajmniej w naszym zrozumieniu. Choć niektórzy ludzie mieli taką okazję, nie wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście, zobaczyć. Ale to są rzadkie wypadki i na ogół demonów trudno zauważyć, tak? Czy on jest czarny, czy on jest zielony, nie wiadomo. Czy one mogą działać na poziomie myśli? Tak, oczywiście. Choć między nami egzorcystami, no to sobie tak czasami podzielimy się pewnymi spostrzeżeniami i według i tradycji i przekazu, demon nie zna przyszłości. On może tylko wiedzieć, że na przykład jego wyrok, któremu ma być poddany, będzie wkrótce wykonany. Czytamy w Księdze Apokalipsy w rozdziale 12, ja tu tak nie mam w tej chwili tekstu, ale parafrazuję, że biada tobie ziemio i morzu, bo wstąpił do ciebie diabeł zagniewany, wiedząc, że ma mało czasu. Już został skazany, już został osądzony i on wie, że każdego dnia to wykonanie wyroku się zbliża. Jeżeli on wykorzystuje w jakiś sposób ludzi, to też jest to takie chaotyczne, że nie znając przyszłości, jest i tak przegrany. Nie zgodziłbym się z panem. No, jeżeli ktoś działa w gniewie, to nie zawsze znaczy, że w chaosie. On na pewno działa w sposób wyrafinowany i ma swoją politykę, tak bym to powiedział, swoje działania, które my w kościele chrześcijańskim, katolickim poznajemy od dosyć dawna. I wiemy, że coś może pochodzić od diabła, a coś na przykład od choroby psychicznej albo jakiejś innej słabości człowieka. Czyli umiejętność rozróżnienia. To jest największa sztuka. I to nie powiem, że mi się to udało, czy mi się udaje, ale to za każdym razem jest wyzwanie dla nas wszystkich. Pierwszą rzeczą, żeby tego kogoś nie skrzywdzić, jeżeli ktoś taki przychodzi, twierdząc, że potrzebuje tu już teraz, w tej chwili egzorcyzmów, czy to rzeczywiście chodzi mu o dręczenia demonów, demoniczne, czy to chodzi o coś innego. Być może jakąś chorobę psychiczną, schizofrenię różnego rodzaju, paranoidalne. No mają takie objawy, bym powiedział, bardzo, bardzo bliskie opętaniom. Gdzie mogą przebywać te złe duchy i w jaki sposób mają do nas dostęp? Gdzie one są? No my wierzymy, że przebywają w innym wymiarze, tak jak aniołowie, tak jak Bóg. Trudno to powiedzieć, czy to jest przestrzeń, czy to jest co innego, ale na pewno w tym wymiarze one są, nazywamy to czasami piekłem. Ale to jest taki wymiar, że mają dostęp do nas. Dostęp na pewno mają, jest im pozwolone, by mogły nas troszeczkę dręczyć, w tym, kiedy człowiek się odsuwa od Boga, kiedy pokazuje mu plecy. Na pewno diabeł podchodzi do nas przez pokusę. Sam Syn Boży, Pan Jezus, był kuszony i to wielokrotnie. Widzi pan zasugerował mi, żebym się napił teraz tutaj czegoś, kawy. Czyli jest pan spostrzegawczy i pan rozumie tak zwaną mowę ciała. No pan nie zna moich myśli, ale pan może zrozumieć, że ja tu skierowałem oczy na tą filiżankę i diabeł podobnie. On jest bardzo sprytnym i na pewno diabeł jest inteligentny i rozumie tą mowę ciała naszą. Jeżeli coś chcemy albo coś... I potrafi to wykorzystać w złej woli. Oczywiście. I wtedy on, możemy się zdziwić, skąd on zna, skąd on wie. On czyta nasze myśli, a to nie jest prawda.
On może po prostu widzieć, że jeżeli oglądamy się za czymś, no powiedzmy, idzie piękna kobieta ulicą, wyzywająco jakoś tak ubrana, no to niektórzy ludzie się oglądają za nią, niektórzy z zgorszeniem, inni z pożądaniem. No i ja bym teraz wiek, co kto ma na myśli, co ma na myśli. Potrafi to też wykorzystać. Będę się oglądał na przykład za takimi paniami, no to ja bym podeślę kiedyś taką pokusę. Jak moglibyśmy podzielić, pogrupować sposoby dręczenia? Na przykład nauk to też jest chyba pewnego rodzaju zniewolenie. Już wspominałem przed chwilą o pokusie. To jest w jakiś sposób takie dręczenie jakieś. Potem są oczywiście też, jeżeli jest przyzwolenie na grzech, to nie musi być, ale często tak bywa, że diabeł nas jakoś tak przyzwyczaja. My się sami przyzwyczajamy do jakiegoś grzechu, popełnienia, a diabeł po prostu nas tam łapie wtedy na gorącym uczynku i on panuje nad tą sytuacją, więc prowadzi nas coraz głębiej ku jakiejś tam przepaści. Ciekawe, że na przykład alkohol, no przecież to jest jakaś chemia, jakiś tam płyn chemiczny i on wpływa na układ, na ciało człowieka w jakiś sposób, ale nie tylko na ciało. Otóż obserwując zachowania na przykład takich ludzi, którzy nadużywają alkoholu, wracają powiedzmy do domu, do rodziny, nie tylko w dobrym humorze, bo może kiedyś tak się zaczynało, pierwszego dnia to był dobry humor, ale ten dobry humor później przekształca się w końcu w zły humor, w agresję, w końcu staje się takim tyranem. Wiadomo wtedy, że ten alkohol to już nie jest jakiś tam płyn, który poprawia nam humor, to wręcz przeciwnie, nam zabija nas i naszych bliskich. Czasami kończy się to jakimś samobójstwem, jakąś tragedią w rodzinie. I za tym może się też właśnie kryć ten zły duch. Oczywiście, może jakoś taką motać człowieka, że najbardziej to widać, kiedy człowiek w końcu postanawia skończyć z tym, nawrócić się. No i tu jest wielki problem. Są różne próby, są alkoholicy anonimowi, są różnego rodzaju terapie. Oczywiście udaje się, ale to jest tylko procent. Natomiast bardzo dużo ludzi jednak wraca do tego, są zniewoleni taką jakąś mocą, której nie potrafią zrozumieć, nie mogą wyjść z tego. Jak można byłoby rozróżnić zniewolenie od opętania? Czy opętanie jest to owładnięcie myśli, ciała, duszy? No, opętanie też jest oczywiście zniewoleniem, choć my wierzymy, że są różne rodzaje, stopnie tego opętania, powiązanie do jakiegoś grzechu na przykład, że człowiek chciałby przestać i nie chce tego czynić, a ciągle upada z powrotem, wraca do tego grzechu, no i szuka pomocy. Są później takie, my to nazywamy obsesją. To już jest taki rodzaj zniewolenia umysłu. Na przykład kierują go do grzechu albo do takich myśli związanych z samobójstwem. No, idzie kładką nad odrą i ma taką nieprzepartą chęć, żeby się do tej wody od razu rzucić. Kojarzy mu się tylko to, nie podziwia tam kaczek, czy rybek, czy coś, czy piękno natury, ale ma chęć przede wszystkim rzucić się do tej wody. Miałem nie tak dawno do czynienia z taką młodą osobą, która w ostatnim momencie przed skokiem do wody, to było zimą, zadzwoniła i prosiła o pomoc. Chciała się pożegnać w zasadzie. No i ja byłem przestraszony. Nie miałem żadnego pomysłu, co tu powiedzieć, jak ją tu ratować. W sercu się tak tylko modliłem do Pana Boga, żeby znalazł jakiś, żeby coś się uratował. Posłał jakiegoś anioła. Mówię do tej osoby, a czy tam ta woda jest zimna, czy tam płyną kry? No tak. No to bardzo zimna woda musi być. No tak.
No i mówię jej, wiesz co, ja bym tak na twoim miejscu przełożył to do wiosny albo do lata, kiedy woda będzie cieplejsza. To zadziałało i się dokładnie tak, jak robił to demon, tylko z dobrej strony. Tak, no i w końcu cisza zapadła w słuchawce, więc myślałem, że rzeczywiście gdzieś tam już koniec. Ale za chwilę słyszę głos, no może ojciec ma rację. Czy zniewalać mogą również dusze ludzi, którzy umarli, a nie potrafią odejść? Tutaj jest kwestia naszej wiedzy na temat, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Czy ten człowiek zmarły przestaje być człowiekiem? Czy dusza gdzieś tam błądzi w przestworzach? Czy jest wśród nas? Tak właśnie, o co tu chodzi. Czy idzie do nieba, tak? Bo jest pojęcie nieba i piekła. Tak, teologowie od dawna się głowili z tym, na ten temat i święty Tomasz na przykład, jeden z największych teologów, napisał w swoim największym dziele, w sumie teologicznej, że człowiek zaraz po śmierci, jego dusza zaraz idzie przed Boga. Więc nie ma jakiegoś błądzenia, no, przechadzania się gdzieś po świecie. No ale nie jest to sąd ostateczny. No nie wiem, czy to nie sąd ostateczny. Tak. Proszę pana, w tamtym wymiarze, tam nie ma jutro, tam nie ma czasu. Po tamtej stronie, jeżeli by tak można powiedzieć, tam już jest dzień zmartwychwstania, już jest dzień sądu, już jest dzień oceny, tak? Tak, też. I więc my przechodzimy jakby w ten ósmy dzień. Czyli odpowiadając na to pytanie, zmarli nie mogą nas opętać. Oczywiście. Zmarli to są ludzie przede wszystkim, nasi bliscy, a nie żadne demony. Oczywiście jest cała teraz sprawa, że niektórzy ludzie, wzywając jakichś tam zmarłych niby, interpretują i sobie myślą, że to właśnie ten nasz wujek czy nasza ciocia, która tutaj nam przychodzi odpowiedzieć na pewne rzeczy. No, Bóg mówi, że to jest wstrętne dla Niego i zakazał ludziom tego rodzaju praktyk, tak zwanego spirytyzmu. Ten spirytyzm jednak zawsze był obecny, a w obecnych czasach bardzo, bardzo szeroko, no bo uważamy, że to jakieś tam dobre dusze, duszyczki nam pomagają, a tymczasem te duszyczki, no my ich nie widzimy, tylko to jest moja własna interpretacja. Myślę, że oni sobie te różki jakoś w tym momencie zakrywają. No ale przecież są też te dobre duchy, aniołowie są. No nie może ojciec aniołowie wykluczyć. Też. Ale nikt nie słyszał jeszcze, żeby ktoś był opętany przez anioła. Ale są po to, żeby pomagać. No oczywiście, ale to jest inna kwestia. No ale ten świat istnieje. Czy ojciec może potwierdzić, że ten świat istnieje? Nasz, tak? Nie czy nasz, tamten? Tamten świat. No oczywiście, że istnieje. Oczywiście i to jest bardzo podobne do naszego świata, tylko że piękniejszy. Wprawdzie mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, że to nawet oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani rozum nie zrozumie tego, co Bóg nam przygotował. Jeszcze są wspanialsze, o wiele wspanialsze rzeczy. Jak odróżnić chorobę psychiczną od opętania? Czy są jakieś sposoby na to? Czy to jest intuicja? Nie, to nie ma nic wspólnego z intuicją. Tu chodzi o praktykę i są pewnego rodzaju normy, które my, egzorcyści, przestrzegamy. Każdy z nas współpracuje ze specjalistami z dziedziny psychiatrii, z psychologami i próbujemy zawsze się dowiedzieć ze strony psychologa na przykład, czy psychiatry, czy może coś powiedzieć w danym wypadku. Wielokrotnie, nawet dzisiaj już miałem kilka telefonów takich i ktoś mówi, ja w tej chwili potrzebuję egzorcyzmu. Próbuję wytłumaczyć, że to tak jak u lekarza, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza i mówi, panie doktorze, ja potrzebuję w tej chwili tutaj transplantacji serca, czy coś, no zaraz, no to lekarz jest specjalistą w tej dziedzinie i on wie, co trzeba zastosować i ewentualnie jakie leki, czy jaką terapię, żeby temu człowiekowi pomóc. Czy każde zniewolenie, każde opętanie wymaga poddania się egzorcyzmowi? Nie, oczywiście, że nie. Egzorcyzm, no to jest modlitwa, taka specjalna modlitwa kościoła, w tej chwili bardziej sformalizowana, ale to już od średniowiecza.
to istniało już wcześniej, byli egzorcyści już od samego początku. Sam Pan Jezus egzorcyzmował, przecież uwalniał od mocy demonów, przepędzał. I tam mamy do czynienia z tym od pierwszej strony Ewangelii. Ewangelii świętego Marka na przykład czytamy, że Pan Jezus wypędził złego ducha w Kafarnaum, w synagodze. No to zaszokowało niektórych ludzi, ponieważ uczynił to w sposób taki niezwykły. Egzorcyzmy były znane zawsze na całym świecie i we wszystkich religiach stosuje się i u Żydów, i u muzułmanów. Wszędzie tam, gdzie jest wiara w ten drugi świat, w demonów. Tak? Gdyby w dzisiejszych czasach przyszedł Jezus, jak moglibyśmy Go rozpoznać? Też odprawiałby egzorcyzmy, też by uzdrawiał. No na pewno. Czytamy w Ewangelii, i taka jest nasza wiara, że Jego pierwsze słowa zresztą brzmią następująco. Czas się dokonał. Przybliżyło się Królestwo Boże do was, więc nawróćcie się i wierzcie tej dobrej nowinie, wierzcie Ewangelii. Wtedy zaczął przepędzać te demony, mówiąc, no, jakby chciał powiedzieć, że czas rządów demona się skończył. To on teraz jest, Jezus, jest tym królem, tym władcą, czy tak jak mówi Pismo Święte, jest Panem i on przepędza swoją osobą, nazywamy go światłością, a ciemność, która jest w jakiś sposób identyfikowana ze złym duchem, pierzcha przed światłem. Ale tu wracając jeszcze do poprzedniego pytania, bo to tak żeśmy przeskoczyli, czy każdy egzorcyzm i tak dalej, no wiele praktyk, jak na przykład w Kościele katolickim sakrament pojednania, modlitwa, post, pokuta, to są takie zwyczajne środki, które pomagają nam ludziom przeciwstawiać się temu złemu, pokusom i grzechowi. Pan Jezus przez te środki takie zwyczajne uwalnia wierzących w Niego od mocy diabła. My wierzymy, że to zawsze, że to Jezus Chrystus uwalnia i uzdrawia. W czasie modlitwy egzorcyzmów pokazujemy krzyż, który jest znakiem zbawienia, z którym się identyfikuje Jezusa Chrystusa. On ma na imię Jezus, Jeszua, to jest zbawienie. Bóg jest zbawieniem. To On jest tym, który przepędza tego złego. To nie my. Kiedy mówimy w Jego imię, to znaczy w imieniu Jezusa Chrystusa, to rzeczywiście Jezus wtedy czyni to przeze mnie, przez moją modlitwę, przez moją posługę i uwalnia kogoś. Przyjmując kogoś, kto cierpi na jakieś dręczenie, mamy całą listę tych kryteriów, które nam pomagają rozeznać, że tu jest jakaś moc też złego, że tu nie zachodzi choroba psychiczna, ale obecność jakiejś osoby, bo to jest osoba, ten duch, on mówi wyraźnie, może mówić językami obcymi. Głównym punktem to jest taki strach albo reakcja gwałtowna wobec tego, co my nazywamy sakrum, czyli krzyż, budynek kościoła na przykład. Wielu ludzi nie potrafi, tych, którzy są dręczeni, opętani, no nie potrafi przestąpić progu kościoła. Z tego, co ojciec opowiada, to ta osoba musi być rozpoznawalna w jakiś sposób, że albo jest rzeczywiście, ma problemy psychiczne, albo jest opętana, skoro ewidentnie widać, że odrzuca ją od na przykład wejścia do kościoła. No tak, ale muszę jeszcze panu powiedzieć, że jeszcze są tacy opętani, gdzie oni się tak troszeczkę maskują. To nie jest taki ewidentny, że tu akurat jest opętanie. Jak już powiedziałem, te sakramenty, znaki święte, Pismo Święte, no, tego, czego używamy, modlitwa, to się bardzo nie podoba złym duchom.
No, szczególnie tak, mam takie doświadczenie z modlitwą uwielbienia na przykład. No, no tego diabły absolutnie nie trawią. Ludzie, którzy skarżą się, że są dręczeni, kiedy zaczynamy modlitwę taką uwielbienia w kościele, to ich wyrzuca na zewnątrz z kościoła. Bardzo źle się czują, jakieś wymioty, jakieś konwulsje, bo tu jest ta obecność Jezusa Chrystusa jest podkreślana. I to ten Jezus jest tym egzorcystą głównym, który ich przepędza, który ich pokazuje, że istnieje, że żyje, że jest władcą i nakazuje takie podporządkowanie się i posłuszeństwo temu złemu. Czyli z tego, co ojciec mówi, to jest pewnego rodzaju maskowanie się na potrzeby, żeby się nie pokazać, ale w ostatecznej konfrontacji wtedy się okazuje, że jest właśnie to odrzucenie, tak, od tych wszystkich świętych rzeczy. Tak, tak, a zwłaszcza kiedy człowiek jeszcze żyje takim życiem w grzechu, kiedy jest jeszcze daleko w ogóle od idei na przykład nawrócenia, to ten demon jakby tak robi swoją taką ciemną robotę gdzieś, taką krecią gdzieś tam robotę i nie manifestuje się na zewnątrz. I wielokrotnie ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są po prostu opętanymi. Dopiero sprawa wychodzi, kiedy staną twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem, zmartwychwstałym. Wtedy tam coś się dzieje. Ludzie nie panują na przykład nad swoimi emocjami, nad swoim ciałem. Poniekąd ludzie całkiem zdrowi psychicznie. Nie jest wtedy za późno? Nie, nie, nigdy. Przecież w końcu w ostatecznym rachunku to o Boga chodzi. Bóg przecież nigdy nie zostawi nikogo z nas, żadnego ze swoich dzieci gdzieś tak w rękach diabła. Tylko to już jest, zależy od nas też, czy my rzeczywiście zgodzimy się z tym, że czy uznamy to, że Bóg się o nas troszczy i że nas nie zostawi w tej sytuacji. Natomiast diabeł robi wszystko, żeby nas przekonać, że Bóg się nami nie interesuje i że absolutnie to jest nasz wróg główny i zawsze nas potępi za wszelkie tam nasze uchybienia, grzechy i stąd najlepiej to sobie skończyć z naszym życiem, wieszając się na jakieś gałęzi albo tam rzucając się gdzieś tam do wody na przykład, albo jeszcze coś innego, żeby skończyć swoje życie. Diabeł po prostu kusi do śmierci, żeby nas później jeszcze oskarżyć przed Bogiem. No, szatan to jest starohebrajskie imię i nawet jeszcze pochodzi podobno gdzieś tam z rejonów Babilonu, jeszcze przed hebrajskimi, przed Abrahamem. Tam mówiło się też o takim szatanie, który jest... Szatan to jest oskarżyciel, no, prokurator powiedzmy, no, przepraszam wszystkich prokuratorów, bo akurat mam kilku przyjaciół wśród nich, ale to na tej w tym języku, gdzieś tam jakimś staroaramejskim czy jakimś starobabilońskim, szatan to jest ten oskarżyciel. Zwodzi na manowce, żeby oskarżyć w ostateczności, tak? No. Zrzucić winę, obciążyć. O to chodzi. Czy egzorcyzmy są przypisane wyłącznie duchownym, bo teraz coraz więcej zdarza się świeckich egzorcystów? No wie pan co, egzorcyzmy to jest taki ciężki kawałek chleba. No ja sobie go tam specjalnie nie wybierałem nigdy, a teraz no tym bardziej już skosztowałem i od wielu lat tym się trudnię. Zawsze współpracuję z ludźmi świeckimi, z ludźmi wierzącymi przede wszystkim, którzy wspomagają mnie modlitwą, działaniem też czasami. Pomagają w takiej modlitwie, żeby komuś się krzywda nie stała. Czasami tacy ludzie nie panują nad swoimi, tam już powiedziałem, członkami czy swoim ciałem i przewracają się, albo nawet może sobie ktoś krzywdę zrobić i tu trzeba takiemu człowiekowi pomóc, żeby się nie skaleczył. Też. No oprócz tego ci ludzie też modlą się i wspierają, zwłaszcza modlą się tą modlitwą uwielbienia, o której tu już przed chwilą wspomniałem. Ojciec mówił, że współpracuje głównie z osobami, które są wierzące. Czy ojciec również
pamięta takie zdarzenie, że na przykład był nękany sam przez złego. Tak, oczywiście. Od czasu do czasu ten zły się daje jakoś tak, daje o sobie znać. Czy pokusą jakąś, muszę zadbać o to, by żyć w czystości, w moim powołaniu, w wierności Jezusowi, w modlitwie. To tak, ale on próbuje od czasu do czasu coś tam zrobić, zwłaszcza gdy może mi się zdarzyć, że tak troszeczkę się zapomnę i wtedy ten zły atakuje. No miałem takie wypadki, nie wiem, czy to jest miejsce, żeby tu opowiadać. Tak. Jak wiemy z biografii ojca Pio, on był bardzo... bardzo nękany i to było materializowanie się nawet tych. Tak, tych no, ale ja chwała Bogu nie jestem ojcem Pio, czy chwała Bogu nie wiem, ale no, nie zdarzają mi się takie aż do tego stopnia rzeczy, choć wielokrotnie jestem pewny, że tu chodziło o złego. Ojciec jest wrogiem szatana. Na pewno, no każdy z nas jest wrogiem, ale każdy z nas też jest potencjalną ofiarą tego złego i on by tak chciał, no gdyby mu się udało na przykład mnie jakoś, tak mówiąc kolokwialnie, przekabacić, no to wiadomo, że stałoby się no, wiele złego też, nie? I on by się bardzo cieszył. Czy dużo jest w ogóle egzorcyzmów? Czy sam ojciec dużo odprawia egzorcyzmów? I jakie były najtrudniejsze doświadczenia w tym temacie? Jak już powiedziałem, egzorcyzmy to jest jedna specjalna modlitwa. Natomiast my, egzorcyści, też używamy wiele więcej. No przede wszystkim spowiadamy też tych ludzi. Sakrament spowiedzi to jest taki sakrament, nazywamy go pojednania, ale też miłosierdzia. Tam Bóg właściwie rozdaje swoje miłosierdzie. I ludzie doświadczają tego miłosierdzia właśnie w sakramencie pod krzyżem. Tam zostawiają te swoje grzechy. Modlimy się stawienniczo w intencji tych ludzi. Mamy takie różne... No, próby jakieś stosujemy, różne środki. Nawet już tu wspomniałem coś o poście na przykład. To być może wydaje nam się rzeczą taką ze średniowiecza. Natomiast to jest taki bardzo ważna rzecz. Ja wprawdzie nie wyglądam na takiego, co by dużo pościł. Proszę się nie mylić, proszę się nie łudzić, że tam za dużo poszczę, ale zdarza mi się. To jest rodzaj modlitwy po prostu. Modlitwy, ja sobie coś ofiaruję mojemu najlepszemu przyjacielowi, mojemu Bogu, mojemu Panu, ten mój głód na przykład fizyczny na dzisiaj. Są różnego rodzaju modlitwy, są oczywiście też egzorcyzmy w pewnych wypadkach, kiedy już po przebadaniu, po spotkaniu kilkukrotnym z kimś, kto się skarży na takie rzeczy, widzimy, że ten człowiek zachowuje się, że coś tu może być na rzeczy. No więc wtedy specjalnie przygotowujemy się na taką modlitwę i modlimy się. No niestety jest coraz więcej tych spraw. Najgorszy przypadek? No ja opiekuję się kilkoma osobami, które są bardzo dręczone i pół życia bym dał, żeby te osoby zostały uwolnione. No ale to wszystko zależy od Pana Boga. Czasami zdarza się, że wystarczy tylko jeden taki egzorcyzm, taka modlitwa względnie krótka. No właśnie, czy trzeba powtarzać egzorcyzmy i jak długo trwa egzorcyzm? Mówimy o tych najtrudniejszych przypadkach. No wie Pan, czasami trzeba powtarzać, bo po pewnym czasie te osoby wydają się być na nowo jakoś dręczone. Nie wiem, czy to jest sprawa powrotu tego złego, tak jak mówi Pan Jezus, że ten zły może wrócić po pewnym czasie. I jeżeli w sercu człowieka, w duszy jest pustka, jeżeli tam nie mieszka Pan Jezus, no to ten zły potrafi tam zamieszkać. Że już wracamy do grzechów, do jakichś takich zwyczajowych spraw, wtedy ten zły może wrócić. I znowu są kłopoty, znowu są dręczenia, znowu są jakieś zwidy, znowu są jakieś ataki wręcz fizyczne na tych ludzi. Znowu ci ludzie są torturowani, zwłaszcza kiedy chcą modlić się na przykład, kiedy chcą wrócić do Boga, ale wtedy są jakby trzymani przez kogoś, spętani.
nie mogą zrobić kroku. Chcieliby bardzo, a nie potrafią. Bardzo im to przeszkadza. Czyli zdają sobie w pełni z tego sprawę, tak? Tak, tak. No, czasami ktoś podchodzi pod krzyż. Dla nas widzimy krzyż, no i widzimy naszego Zbawiciela, a są osoby, które w ich umyśle ta postać Jezusa umęczonego na krzyżu przemienia się w jakieś gołego faceta, o, w ten sposób. Także niektórzy zamykają oczy i uszy i uciekają, odwracają się, to przecież to nie jest ten Zbawiciel. Czyli zupełnie inne myślenie, tak. Inny tok myślenia. Tak, tak, no to takie jest trochę jakby chorobowe czasami, ale te osoby są dręczone, więc czasami trzeba niestety wielokrotnie. Widzę, że kiedy są takie bardzo ciężkie opętania, wtedy jakby następuje osłabienie tych demonów. Podczas każdej takich egzorcyzmów my staramy się, żeby ten demon odszedł. Nie wypuszczamy nikogo takiego, idź sobie tam, wracaj do domu. Staramy się mu pomóc. Jeżeli mamy do czynienia z jakąś kompanią na przykład, czy taka legion, no to ilu ich tam było, nie wiem, tysięcy ludzi. No jeżeli tylu ich jest też. I sam ojciec musi sobie z tym poradzić. Sam nie, no bo gdybym to ja musiał. Ja się tylko modlę, a to Pan Jezus uwalnia. Dla nas przeciętnych osób, którzy nie mają do czynienia z tego typu opętaniami i tak dalej, znamy tylko z filmów. Czy rzeczywiście może się tak zdarzyć, że w czasie odprawiania egzorcyzmów ktoś mówi obcym językiem, krzyczy, wpada w szał? Czy jest to tylko na potrzeby filmu? Oczywiście filmy to są filmy. Podobno do pierwszego filmu Egzorcysta, kiedy to tam już lata temu powstał, ten realizator dźwięku no nie miał pojęcia, jak tu nagrać tego demona. W końcu przypadkowo gdzieś nagrał taki dźwięk zażynanego świniaka gdzieś w rzeźni. No i to było to nagranie w filmie, to było strach i sensacje. Przerażenie, sensacje. No, natomiast te głosy, które słyszymy, są jeszcze gorsze, bardzo często. Natomiast akcje są bardzo, bardzo takie, czy działania tego człowieka mogą być bardzo gwałtowne. Tu raczej wygląda na to, że jakaś istota zła jakby próbuje zniszczyć tego człowieka, okaleczyć go, nawet go zabić. Na przykład człowiek bije głową o posadzkę, tak żeby się zabić. Staramy się wtedy mu pomóc, ochronić. Nawet mamy gdzieś tam jakiś materac czy coś, żeby sobie taki człowiek nie mógł krzywdy sam uczynić. Czyli jest to jednocześnie też nienawiść do samego siebie, tak? Tak, tak, bo ci ludzie, no oni w pewnym momencie jakoś tak tracą jakby świadomość. Niektórzy wiedzą po tym coś, że coś się działo, ale często jeżeli są takie mocne opętania, więc ludzie jakby zapadali w sen czy coś, tracą przytomność, nie wiedzą kto to jest. Jakby no, stają się takimi zombie, że ktoś przez nich mówi, ktoś przez nich działa, coś robi, ale oni sobie nawet nie zdają z tego sprawy. Potem na przykład bardzo przepraszałem, kiedy dojdą do świadomości, kiedy się w końcu odcucą, uspokoją. Czy egzorcyzmy, same egzorcyzmy mogą być niebezpieczne? No bo jest to wtedy ta konfrontacja. No tak, no przede wszystkim dla tych ludzi. Mhm. Dla tych ludzi. Dlatego no, kiedyś to egzorcyści tak egzorcyzmowali aż do skutku. Czasami to trwało po kilka dni. Ale to może być bardzo niebezpieczne dla tych ludzi, fizycznie, a głównie psychicznie, bo człowiek jest istotą dosyć skomplikowaną i delikatną. Można go skrzywdzić, bo chcąc dobrze coś zrobić, można go skrzywdzić, więc... Teraz nasunęło mi się pytanie, czy można egzorcyzmować kogoś bez jego woli? Rzadko się tak zdarza, ale miałem już takie wypadki. Ktoś, kto absolutnie zachowywał się jak zwierzę na przykład. I to cały czas. Pamiętam jeszcze w Afryce, młoda dziewczyna chyba z 18-19 lat i to z takiej rodziny dosyć no,
miejscowej, ale dosyć bogatej, no, zachowywała się jak zwierzę. I to raz jak pies, raz jak kot. Ale nie była zdrowa psychicznie? Próbowano ją tam badać, lekarze i psychiatrzy, no ale nic to nie dało. I po kilku miesiącach pobytu nawet w tym szpitalu psychiatrycznym, po różnych lekach, terapiach, nic nie było, żadnej poprawy. Efektu. No w końcu przeprowadzono. No, dziwny ktoś, kto zamiast odpowiedzieć na pytania, szczeka na przykład, jak pies. Chodzi na czworakach, nie? Tak się zachowuje po prostu nawet cieleśnie jakby, jak zwierzę. No ale po modlitwie okazuje się, że wróciło, nie w każdym momencie, ale jej osobowość człowieka, że zaczęła mówić jako człowiek. Przedtem to się nie zdarzało już chyba ze 2-3 lata. W końcu trwało to chyba parę miesięcy. To nasze modlitwy było bardzo uciążliwe dla nas, bo też przypominam, że ja do tych postów to nie jestem zbyt tak... przekonany jestem, ale nie żebym tak lubiał to. No i postanowiliśmy jednak, że będziemy się modlić, ale i też pościć w intencji tej osoby. Dopiero po którymś tam razie właściwie już całkowicie została uwolniona. Jakieś tam studia zrobiła i wyszła za mąż. To młoda kobieta i piękna na dodatek. W jakich krajach ojciec bywał, w jakich przeprowadzał misje, rekolekcje? Pół życia byłem głównie w Kongo Demokratycznym, a to kiedyś nazywał się ten kraj Zair. Co pewien czas mu tam zmieniają tą nazwę, mniejsza z tym. To jest taki kraj prawie 8 razy większy od Polski. Ale obok zaraz, po drugiej stronie rzeki, bo środkiem Afryki płynie potężna rzeka, Kongo się nazywa, tam 4000 kilometrów. Tam po drugiej stronie rzeki zaraz jest takie mniejsze Kongo, takie Kongo Ludowe, o kiedyś się nazywało. I tam byli nasi przyjaciele, którzy tam próbowali jakoś tą swoją ideologię też rozpropagować w Afryce. I tam też bywałem, bo to nie było niedaleko, wystarczyło przez rzekę przepłynąć, choć ta rzeka w tym miejscu ma około 20 kilometrów szerokości. Czy jeszcze ojciec będzie uczestniczył w misjach, czy ten etap już jest w jakiś sposób zakończony i teraz Polska? Tak, ja już mam swoje lata i byłem tam 27 lat, także już teraz czas powrotu do Polski, ale jeszcze tam bywam już... W sierpniu znowu pojadę tam, mam swoich tam przyjaciół, ludzi, z którymi kontynuujemy tę naszą pracę. Także tam pojadę na takie misje ludowe, rekolekcje. Ja nie byłbym sobą, gdybym ojca nie zapytał, czy ojciec mówi jakimś językiem egzotycznym albo zna jakieś ciekawe słowa i mógłby tutaj zaprezentować. Oczywiście, no być tyle lat i się nie nauczyć języka, to nawet, no, wie pan, nawet papugi umieją, a co dopiero człowiek. I jaki to jest język? To jest głównie język Lingala się nazywa. Lingala to jest taki język tak zwany wehikularny, czyli język, który nie należy do żadnego szczepu, ani żadnego tam narodu specjalnego, ale mówi się tym językiem wzdłuż całej rzeki Kongo, prawie 4000 kilometrów i tam można w każdej wiosce się tym językiem porozumieć. Choć oni, każdy z nich jeszcze ma swój inny język. To jest taki język handlowców, język handlarzy. Czy mogę jakiś... prosić o zaprezentowanie coś w tym języku? Malobanini, najbitesoki i olingi ojukanini, co chyba tu na internet, na radio bajukanini. Mokoloja, ja pasika, zalieska, zali, jenga, nene, ja sekwa, Jezu Chrystu, pe to sepela kape, tu kumica kanzambe, pona mobiki si abiso, Jezu. A co ojciec powiedział? Aha, no właśnie. Mówiłem, że święto Wielkanoc jest takim wielkim świętem, podczas którym wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale też wielbimy Boga właśnie za Jego Syna Jezusa. To jest zupełnie inna filozofia języka, jak nasze języki europejskie. To jest język Bantu. Bantu to znaczy ludzie po prostu. Człowiek jest Muntu, a ludzie to Bantu.
czyli to w języku Kikongo akurat, tak, czyli język, który jest podobny do tego Lingala, ale jest innym językiem. Tym językiem też tak czasami trzeba rozmawiać, jeżeli chce się tam pracować, ponieważ są wioski, które używają tylko tego języka. Oprócz tego, no, jako kapłan czasami musiałem spowiadać ludzi, którzy nie znali tego języka właśnie, o którym powiedziałem wcześniej. Dużo czasu zajęło ojcu nauczenie się tego języka? Tak jak po polsku człowiek zawsze się uczy jakichś nowych słówek. Ale kiedy zacząłem uczyć miejscowych Afrykańczyków tego języka, to sobie zdałem sprawę, że są inni, którzy jeszcze tego nie znają. Także byłem dla nich nauczycielem. Co w wolnych chwilach robi ojciec Andrzej Smołka? No, występuję gdzieś w radiu jakimś, jak mam wolny czas, albo coś tam dłubię na jakiejś stronie internetowej, bo się tak troszeczkę, to jest taki mój hobby. No i takie... Można znaleźć ojca na Facebooku, tak? Też, tak. Albo jest taka strona sercaniebiali.pl. Oprócz tego przygotowujemy z przyjaciółmi przyjazd siostry Bridge McKenna. Ona co roku tu bywa w Polsce. To taka wielka siostra, właściwie wielka charyzmatyczka, siostra pochodzenia irlandzkiego. Sama kiedyś została uzdrowiona w cudowny sposób. Jeszcze jako młoda dziewczyna, młoda siostra była po prostu przykuta do wózka, do krzesła. I kiedyś została, podczas mszy świętej została dotknięta przez Pana Jezusa i natychmiast wróciła do zdrowia, pomimo, że lekarze nie dawali żadnych szans. I od tej pory ciągle jeździ, ciągle chodzi po całym świecie, a głównie stara się nawracać księży. Są też takie, taka konieczność też jest? Nawracać i modlić się za nich też, ponieważ ksiądz jest tą osobą, która się modli za wszystkich, ale mało ludzi modli się za niego. Obiecują, że my się do księdza pomodlimy, ale tylko tyle. Ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy jest na przykład potrzeba egzorcyzmów, więc niektórzy już tak zostawiają wtedy księdza na, jakby to powiedzieć, na arenie, a sami gdzieś tam boją się cokolwiek zrobić. Czyli potrzebna jest też modlitwa innych. Tak. Tu jeszcze, może to jeszcze w pewnym momencie, mówiliśmy o tych egzorcystach takich świeckich, nie? Tak. Otóż ja już powiedziałem, że to są współpracownicy i tak dalej. Tak to bywa. Ale są czasami też w innych kościołach chrześcijańskich, tacy jakiś tam, zwłaszcza u zielonoświątkowców, tacy ludzie, jakichś pastorów, jakichś takich, oni są, działają wewnątrz tych swoich kościołów. Natomiast są też tacy ludzie z tej grupy, bym powiedział, jasnowidzów, jakichś takich bio czegoś tam, którzy mają sobie wyobrażenia na temat jakichś tam duszy czy duchów, opowiadają różne rzeczy ludziom, każą sobie płacić ciężkie pieniądze za tę posługę. To są tacy ludzie, którzy, myślę, muszę to powiedzieć, ale to żyją kosztem naiwności ludzi, bo jeżeli nie uwolni nas Jezus Chrystus, to nikt nas nie może uwolnić, tylko On. I wszystkie inne starania to jest ułuda. Wszystkie te jasnowidztwa to też jest ułuda. Przepraszam, że tu być może moim poprzednikiem był jakiś jasnowidz. Ja straciłem wiarę w jasnowidzów, kiedy byłem kiedyś w Paryżu przejazdem i tam przeczytałem w gazecie, że się ma odbyć wielka konferencja, jakaś międzynarodowa jasnowidzów wszystkich. I zaciekawiony byłem tak nawet, tylko że kilka dni później w tej samej gazecie dowiedziałem się, że ta konferencja została odwołana z powodów nieprzewidzianych okoliczności. O, to jest formuła. Stąd przestałem w nich wierzyć i w tych ich opowieści o różnych sprawach. Dobrze? To tak na zakończenie. Ostatnie pytanie już. Jak ojciec uważa, dokąd idzie, zmierza świat? Jak może być za kolejne pół wieku? Czy jednak będzie postęp wiary i tak dalej, czy jednak będzie szło w drugą stronę? Proszę pana, ten świat jest
Było nie było dziełem Pana Boga. On zainwestował w nas, tak mówiąc po handlowemu, zainwestował, dał swojego Syna na ofiarę przebłagalną też za nasze grzechy. Czyli On jest też tym Panem, też tym Zbawicielem, tym, który każdego z nas zna. Mówi przez proroka, że nawet jeżeli niewiasta zapomni o Tobie, to ja nie zapomnę, a Twoje imię jest wyryte na mojej dłoni. Także Bóg każdego z nas zna i są ludzie oczywiście, którzy uważają, że to są sprawy jakieś z przeszłości, zamierzchłe i teraz są nowe sprawy, trzeba... No cóż, na siłę nikomu nie będziemy nikogo zbawiać i Bóg też na siłę nikogo nie zbawia, ponieważ my jesteśmy Jego dziećmi i On sobie chciał tak założyć swoją rodzinę. My chcemy założyć rodzinę, to szukamy jakiejś sympatycznej pani albo jakiegoś przystojnego pana i no i tyle. A Bóg w tym celu po prostu sobie stworzył ludzi. Także teraz jakieś trudności, no ten diabeł coś tam kombinuje. Nawet ludzie niektórzy tak troszeczkę bez zrozumienia też angażują się w tą drogę. Czasami później, kiedy dochodzi już do tragedii, kiedy już jest za późno, wtedy szukają rozwiązania. No i chwała Bogu, bo wtedy jest już, zawsze znajdują. Jeszcze nie widziałem nikogo takiego, kto by właśnie został jednak, jak to mówią, porwany przez diabła. Jeżeli zawierzy w Panu Jezusowi, to zawsze zostaje uwolniony, zawsze zostaje uzdrowiony. Także my w Niego wierzymy i wierzymy, że Bóg też nie zostawi tego świata tak sobie. Myślę, że czas przyjścia naszego Pana Jezusa w tej chwale już nadchodzi też. Na tym chciałbym zakończyć. Bardzo dziękuję za udział w audycji, w radiu. Życzę wszystkiego dobrego. Proszę bardzo. Niech Bóg będzie z księdzem i proszę też o nas w modlitwach pamiętać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże.